Don't judge me. Try! Marzena, yeah! Wyglądam jak plemnik. Wybąbiście. Guys, wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaka doszła wczoraj sytuacja. Hi besties, it's me, Mudinka. Welcome! Zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmem. Pamiętajcie, że to jest big support for my persona. I nie zapomnijcie odwiedzić wszystkie moje social media, Instagram, TikTok oraz Twitter. Okej, co dzisiaj? Dzisiaj będzie taki mega luźny vlog, ponieważ nie nagrywałem takiego filmu od vlogu masów, a właściwie cruise masów. Remember this, Kacper. It's branding! Yeah! Jeśli ktoś mnie dokładnie śledzi, to wie, że ja mam problemy ze snem, a od kilku dni chodzę spać faktycznie dosyć wcześnie, bo to jest czasami 22, 21, 23 i wstaję tak 6, 5, 7, także się cieszę. Dzisiaj wstałem jakoś przed 6. I jestem już po prysznicy, jest 9, wiecie, wszystko sobie powoli robię. Wziąłem leki, pamiętałem o nich, to też pomaga. Nie mam konkretnie nic na śniadanie, mam gotową lasagne, ale nie mam jakoś ochoty na coś takiego. Wolałbym sobie zjeść coś takiego śniadaniowatego, więc może pójdę na szybkie zakupy. Dzisiaj chyba będę mieć zdjęcia, ponieważ się umówiłem. Mieliśmy jechać do Obi, ale chyba Patryk miał sam. No dobra, nieważne. It's vlog about me. Ja, słuchajcie, już sobie zrobiłem całą pielęgnację, wyszczyłem włosy, ale na razie związałem. I uwaga, moja ulubiona... Tak, mam jeszcze choinkę, don't judge me. Nie jestem największym fanem świąt. To jest najlepszy widok na świecie, czyli umyte pędzle. It's so watermelon. Na 13 mam być u Patryka, więc muszę się streszczać, ale chcę sobie jeszcze zjeść jakieś szybkie śniadanie. Niestety nie mam żadnych śniadaniowych rzeczy, więc sobie zrobię... Mam tortellini i chyba sobie je zjem z barszczem. Don't judge me, wiem, dziwny mix, ale ja lubię. W ogóle pierwszy sezon special oglądałem mega dawno temu i puściłem sobie drugi. Stwierdziłem, że fajnie. A też niedawno skończyłam oglądać polski serial Sexify, mega wam polecam. Chyba zaryzykuję twierdząc, że to jest najlepszy polski serial. Zaraz po Niani Franie oczywiście. To jest też w ogóle mój kalendarz na 2023, tak jestem typem osoby, która używa papierowych kalendarzy, nie umiem korzystać, znaczy umiem, ale jakoś nie przypadam za korzystanie tych, wiecie, elektrycznych. Ja, więc też dzisiaj trochę fajnie mi się język zaplątał. Poświęciłem trochę czasu na organizację czasu, kiedy co gdzie mam, kiedy co kiedy robię. Tego vloga w ogóle nagrywam w poniedziałek, co wchodzi w środę, a jutro nagrywam coś z Krzysiem Kaletką. Jeszcze wam nie zdradzam, możecie spekulować, ale no, będzie to coś naprawdę fajnego. I ja rozumiem, że kogoś mogłoby to obrzydzać, co ja jem, ale ja uwielbiam basz czerwony z torebek. I mean, winiary the best. I właśnie będę sobie konsumował te ravioli z barszczem. No, this is a mix, ale widziałem, że na TikToku ktoś tam stawiał, że jak czyjaś mama zamiast uszek kupiła właśnie ravioli. Don't judge me. Try! Okay, thank you. Smacznego. I słuchajcie, jem, oglądam sobie dalej serial i biorę się za malowanie, bo muszę zrobić jakiś make-up look. Ja się już przebrałem, bo nie chciałem mieć pod spodem bluzki, nie mam w sensie, żeby potem luźno ściągnąć, ponieważ chcę zrobić zdjęcia w moim gorsecie. Ja go miałem założonego tylko raz na event Witkaca, a nie zrobiłem żadnych fajnych zdjęć. Założę chyba do tego ten necklace. Ja, wydaje mi się, że będzie fajne i zrobię jakiś cute Kylie vibe, make-up. O, nawet chyba założę sobie jeszcze te spodnie wojskowe z tego. Yeah, why not? Będzie super pasować. Nie, niestety szkoda, że nie mam żadnych rękawiczek. Takich skórzanych. No trudno. Będę się zbierał do malowania. Dobra, ja właśnie się biorę za malowanie. Jest 11.30 albo 10.30. Dobra, nieważne, ale no na 13 powinienem być u Patryka. Tutaj mój make-up kit. Chyba wszystko wziąłem, jak mi się wydaje. A i przy okazji zacząłem robić live'a na TikToku. W ogóle jeśli mnie nie obserwujecie na TikToku, to zapraszam. Ja najbardziej lubię robić właśnie live'y na tej platformie. Jakoś najfajniej mi się rozmawia z wami, także zapraszam was serdecznie. Okej, so it's my final look. Jak widzicie, zrobiłem sobie takie dark eye glamour Kylie Jenner vibe with nude lip i a lot of blush, ale wydaje mi się, że wygląda to dosyć spoko. Transmisja na żywo cały czas trwa na TikToku i przypominam wam, żebyście koniecznie mnie tam zaobserwowali. Bardzo mi miło, że bywacie na moich live'ach i komentujecie je, bardzo fajnie jest. Wiadomo, pojawiają się hejterzy, ale ja zjadam ich w całości. I'm sorry, to do wycięcia. Albo nie, nie wiem. Ja już jestem spakowany.
Tutaj torbę mam z ubraniami na sesję. Wziąłem szybko też oświetlacz w płynie, bo w sumie będą mieć odkryte ramiona, więc może będzie fajnie to wyglądało. Nie wiem. Zbieram się, bo już Uber na mnie czeka. No, mamy 13:53, więc mamy dobry czas. Miałem być na 13, byłem gotowy wcześniej, więc wyrobiłbym się na 13, ale dostałem info, żeby być na 14. Dobra, a więc ja już wysiadłem, lecę jeszcze teraz szybko do Żabki. Nie bierzcie ze mnie przykładu, ale jestem Red Bull Girl, ale wolę Red Bulla Zero. I wiem, że muszę sobie go przytyknąć trochę, bo coś mi się zaczyna chcieć spać. Zależy mi, żeby w ciągu dnia nie robić sobie drzemek, bo jednak wiecie, potem wieczorem ciężej zasnąć. I mam cały czas dylemat, jak je zrobić włosy do stylówki. Dobra, dotarłem do Patryka i będziemy mi właśnie robić włosy. Jeszcze dzisiaj do nas ma dotrzeć Savana i Sanach. I mamy robić foteczki. W sumie to chyba nie zdążymy już robić takich w świetle dziennym. Jesteśmy w trakcie robienia włosów. Na razie to wygląda, well, something. Ale będzie na pewno sztos. Będzie na pewno kulersko. Będzie na pewno wybombiście. Także działamy, działamy. W ogóle mogłem od początku zdać sobie sprawę, że wstawię wam zdjęcie z tej sesji na Instagrama, także go to Instagram, żeby zobaczyć foteczkę, jakie leciało w lece w tym samym czasie, kiedy latuje ten film. Nie także z kroniami ani niczym. Zostawcie koniecznie łapkę w górkę, serduszko, komentarz. Zamilcz. Zamilcz! Zamilcz! Zostawcie pod tym postem czarną emotkę jakąś i polajkujcie i koniecznie mnie zaobserwujcie, to będę wiedział, że jesteście z YouTube'a, to zajrzę do was na wasze profile na Instagramie i zostawię coś po sobie. Dobra, ja już mam zrobioną fryzurę, takie spikes. Jeśli ktoś ogląda Drag Race Season 15, to właśnie inspirowałem się Pies and Sugar, bo one właśnie mają tego typu fryzurki. Nie jestem przekonany co do doczepionych włosów, ale myślę, że it's fine. Przecież Sasha, także się będę przybierał. Pewnie się zbieramy na foteczki. Dobra, this is my final look. Nie. O proszę, co za przeklinanie, bo ja nagrywam vlog pierwszego dnia. Sorry. Muszę jeszcze sobie kolczyk przebrać. Jest vibe. O patrzcie, przyszły już dwie eskorty, męska i damska. Patrzcie, ona szybko ściąga. Ona dzisiaj w środek zimy powiedziała, że robi zdjęcia w samym body. A w lato będzie pozowała w futrach, kurtkach i w ogóle. Ale wygląda, wow, Arielka, patrzcie ją. Nie no, super wyglądasz, seriously. Thanks. Po prostu jak gdzieś wyjdziemy na miasto za chwilę, to klienci sami będą podchodzić. Zarobimy dzisiaj sporo. Jo. A więc idziemy na fotki. Już jest ciemno. Patryk ma jakiś pomysł, żeby zrobić zdjęcia pod strip club. Myślę, że to byłby fajny pomysł, więc zobaczymy. Ja nie rozumiem tego, że Sasha i Patryk cały czas mówią na te włosy czerwone, a to jest przecież magenta. No ale miało być czerwone. Ja tak mówię, bo Patryk mi tak próbuje wmówić. Ale ładny jest ten kolor, taki malinowy. Marzena, yeah! A Patryk jest po raz kolejny w zespole K-popowym. Pojechaliśmy już. Właśnie pędzimy w stronę Strip Club. O, i jakieś dwie lampucery. Zimno ci? Dlaczego? O mnie w żeńskiej formie. No dobrze, kochana. Making of. No bez napisu fajniej chyba jest, bez napisu. Mówię, że bez lampy. A, myślałam, że bez napisu. Powiem wam, zimno. Zimno. Jak będzie niewyraźnie, jak będzie coś trzęsło, to dlatego, że mi się ręce trzęsą. Gdzie? Jest akurat tu my idą. Tak. Czas na show, Sasha. Sean, what's embarrassing moment? Ale cringe. My whole life is embarrassing, so... Ja ją podziwiam, co ona teraz robi. Nie robi teraz zdjęć! Staje? Bo nie wolno robić zdjęć. Proszę. Go! Idziemy właśnie z pierwszej, jak to się mówi, lokalizacji. Ale ja też czuję, że ja chyba już mam zdjęcie, więc teraz jeszcze Sasha i Patryk będą jeszcze chyba robili. A, robią sobie zdjęcia tak w tle miasta. Może jakby zamiast tego podjechał jakiś Mercedes teraz tak za Sasha. Przepraszam, czy ma ktoś coś Lamborghini, żeby podjechać tak w tle? Lamborghini. Pokaż. O, wow! Slay! Lay the house down, boots, yes, mama got okrr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 
Słuchajcie, my zapomnieliśmy, że jest chyba zima. Ja już więcej zdjęć nie robię, jakieś sobie wybiorę z tego strip club, ale po prostu jest mi tak... Jezus! Akurat nie nagrywałem! Możesz to powtórzyć jeszcze raz tylko z upadkiem na twarz? Dobra, ja już ściągnąłem fryzurę, właściwie Patryk mi ją ściągnął i idziemy jeszcze Patrykowi porobić troszeczkę foty drugiego stylu, ja już jestem po zdjęciach i jestem kondomem. Wyglądam jak plemnik. Boże, ale tu jest strasznie. Jezu, a tutaj jakieś coś paskudnego stoi. Jaki ten... Jaka śmieszna pozycja była. No i to, a jest coś czy nie? Fajnego. Dobra, rób dalej. Robić mu troszkę futeczek. Ja już wróciłem oficjalnie do domu, dlatego sobie chcę porozświetlać wszystko, bo na razie jak widzicie jest ciemnica. Jest, włączyło się. I ja się biorę właściwie za kolację, bo oprócz tego, że rano jadłem ten barszcz, co pewnie wielu z was obrzydziło może, to jeszcze nic nie jadłem, więc jestem really, really hungry. Let's go. Będziemy gotować. Pokroiłem sobie paprykę, cebulę. Gotuję już wodę na makaron. Patrzcie, mam taki kolorowy makaron. Jeszcze sobie dokroję, bo kupiłem w Żabce pieczarki. Mam pomidorki, także sobie jeszcze dokroję. Robię takie właśnie warzywne. Nie mam właśnie żadnego kurczaka ani nic, bo ja zawsze zapominam kupować, a tak nie mam aż takiej potrzeby, wiecie. Aż takiej dużej. Na przykład, żeby to musi być makaron, wiecie, z mięsem i w ogóle. Także bez takich specyfików. Dobra, dodałem jeszcze kilka pieczarek i pomidorka. Tak? Dobrze pamiętam. I tutaj mi się gotuje kolorowy makaron. Yeah, because I'm so fancy. Jedynie co to chcę dodać jeszcze tutaj troszeczkę śmietany, żeby to było trochę bardziej creamy, wiecie o co chodzi. Okej, okay, I got my tomato sauce. Wygląda naprawdę cute, makaron już odsadziłem. Będę jeść, moje jedzenie nigdy nie wygląda jakoś super mega apetycznie, ale jest zawsze mega pyszne. Jakby to jest najważniejsze. Także ja idę sobie zjeść i odezwę się do was, jak będę pewnie zmywał makijaż albo coś takiego. Guys, wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaka doszła wczorajsza sytuacja, się wydarzyła. Po prostu ja już mam mentalność chyba 80-letniego dziadka i oh my god, ale piękne słońce, co? To może tu zakończmy ten film, bo już jest następny dzień. Ja zasnąłem wczoraj, wczoraj się przebudziłem tylko o 2-3, żeby zmyć makijaż, bo zasnąłem w makijażu i dlatego tak nadal wyglądam obrzydliwie, ale zakończmy już tutaj film. Thank you so much guys for watching. Mam nadzieję, że fajnie się wam oglądało tego vloga. Jeśli chcielibyście takich więcej, to piszcie koniecznie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście subskrypcję. Odwiedźcie koniecznie moje wszystkie social media, które macie gdzieś tutaj podane. Na pewno wam Sandra gdzieś wklei. Trzymajcie się, miłego wieczoru, bo ten film wychodzi w środę o 18:00 i widzimy się w sobotę. Trzymajcie się, buziaki, pa!